Komitet budowy pomnika króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na wzgórzu Kalenberg zwraca się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań. Mamy niepowtarzalną okazję, by na nowo napisać historię. Pomnik króla Jana III Sobieskiego będzie pierwszym monumentem upamiętniającym zwycięzcę spod Wiednia w stolicy Austrii. Do tej pory udało nam się zebrać już 700 tysięcy złotych. Teraz zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie nas kwotą 400 tysięcy złotych niezbędnych do dokończenia prac. Wspólnie zbudujmy pomnik godny króla i sprawmy, by Sobieski doczekał się wreszcie upamiętnienia na wzgórzu Kalenberg. Naszą misją jest przywrócenie pamięci o jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. W 1683 roku król Jan III Sobieski powstrzymał ekspansję Imperium Osmańskiego i przyczynił się do obrony cywilizacji europejskiej. Pomysł zbudowania monumentu narodził się w 2003 roku. Pomnik będzie przypomnieniem o historii oraz o miejscu Polaków w kształtowaniu dzisiejszej cywilizacji. Na całym świecie artyści zachwycają się wyczynem polskiego władcy. Teraz przyszedł czas na nas. Do wykonania monumentu wybrany został artysta światowej sławy, profesor Czesław Dźwigaj. Projekt pomnika, co widać na stojącej w pracowni pana profesora makiecie, przedstawia Sobieskiego z husarią w natarciu w tle i pokonaną armią Kara Mustafy. Budowa pomnika króla Jana III Sobieskiego wpisana została do umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Wiedniem a Krakowem. Na miejsce ulokowania pomnika wybrano Kalenberg. W 330. rocznicę odsieczy wiedeńskiej miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego powstania pomnika. Obecnie na wzgórzu stoi tablica informacyjna przedstawiająca finalny kształt pomnika. Wspólnie zebraliśmy już ponad 700 tysięcy złotych. Materiały i cokół są już gotowe. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Sprawmy, by Sobieski ponownie wjechał do Wiednia. I stanął godnie w miejscu swojej największej chwały. Jesteśmy przekonani, że odsłonięcie pomnika naszego króla we wrześniu 2016 roku może być niezwykłym punktem kulminacyjnym tegorocznych uroczystości. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że od ponad 300 lat żadnemu z wcześniejszych 12 komitetów budowy pomnika nie udało się osiągnąć tak zaawansowanego etapu pracy. Triumf wiedeński uwieczniali i przenosili w legendę pisarze i poeci, kronikarze i historycy, malarze i rzeźbiarze, a także myśliciele wywodzący się z wielu krajów Europy. Wśród nich było wielu naszych rodaków. Musimy kontynuować to dzieło i być kolejną częścią sztafety pokoleniowej.